Ośmiu kawalerów staje do walki o serce jednej niewiasty. Po każdej rundzie niewiasta odrzuca jednego z kawalerów. Kawalerowie w sekrecie przed niewiastą deklarują, czy są w konkursie, żeby zdobyć jej serce, czy żeby wygrać skina. Simp czy skin? Zapraszam. Poznajmy naszą niewiastę, czyli Wersonkę. Powiedz nam proszę jakieś dwa słowa o sobie. Ja jestem dziewczyną, chyba nic więcej nie muszę mówić. Dla graczy Lola to zdecydowanie tak. No to cóż, nie ma na co czekać, rozpoczynamy rundę pierwszą. W rundzie pierwszej niewiasta pozbędzie się jednego z kawalerów tylko i wyłącznie w oparciu o to, jakiego czempiona i jakiego skina wybrał. Przyjrzymy się teraz po kolei każdemu z naszych kandydatów. Thresh piknął piękną skórkę. Bardzo ładna. Potworny Thresh, który może zamieścić się w człowieka. Obok Thresha jest też czempion. Hello there. Nie będziemy go widzieć za bardzo. Jak ci się podoba ten wybór? Też piękny, słodki skinek. Kolejna postać, Yasuo. Również piękny skin. Widać, że się powodzi. Nawet puszcza muzykę. Obok Yasuo jego brat, Yone. Ale ma piękną platformę. Dalej Rakan, pięknym ogonem. Panteon, doskonała skórka. Ach, bułeczka. Nie będę głodna. Obok Panteona drugi Yone, taki różowiutki. I on jest muzykiem, no patrzcie jak gra. I ostatni z kandydatów to Jin. Co masz nam do pokazania? Bo proszę, przygotował taniec. No chyba pasujecie do siebie. To wszyscy nasi kandydaci. I teraz pytanie do ciebie. Kogo z naszych kawalerów pozbędziesz się w pierwszej rundzie? Odrzucam... Jina. Jest to skin, który mi się najmniej podoba. Jin wybrał... skina. Co masz na swoje usprawiedliwienie, powiedz. O nie! On będzie cię krzywdzić! Ratujcie niewiastę! W rundzie numer 2 kawalerowie będą mieli do dyspozycji tylko i wyłącznie 7 słów, aby przedstawić siebie niewieście. Halo, hej. To już dwa słowa. No dobra, nie, skasujemy licznik. O teraz 7 słów. Kiedyś miałem diamenta, teraz chcę diamentowego serca. Imię Kacper, 17, miło cię poznać. Aspirujący aktor, wokalista, lektor, pozytywny, tajemniczy chłopak. Dobrze, zmieścił się. Jestem romantycznym, sympatycznym, sportowym świrem. Nawet nie potrzebował 7, patrzcie go. Szczery? Zabawny, spokojny, inteligentny, uroczy, troskliwy i opiekuńczy. Jestem z policji, więc mogę cię chronić. Kamil, lat 16, zabawny, skryty, niespocony. Ponownie Wersonka, pytanie do ciebie. To odpadnie w tej rundzie, możesz też powiedzieć dlaczego. Najbardziej mi się ten Yone podobał, czyli Tania. Najmniej mi się podobał Timo. Timosku, zapraszam na środek. Batcam wybrał... Simpa! Niestety, jego serduszko zostało zgniecione. I ta emotka! Bez skrupułów, o tak. Żegnaj. W trzeciej rundzie kawalerowie opowiedzą, jakie 3 przedmioty zabraliby ze sobą na wspólny pobyt z niewiastą na bezludnej wyspie. I mogą to być dowolne przedmioty, nie tylko przedmioty ze świata League of Legends. Thresh, jakie 3 przedmioty zabrałbyś na bezludną wyspę? Teraz bym wziął doktora Hodo. Potem bym wziął telefon oraz Raid Shadowlands, które tak się składa, jest sponsorem naszego... Nie, Jezu, akurat nie jest, ale jakby byłoby było zarąbiste przejście. Ale ja nie jestem przedmiotem, chciałem powiedzieć. No, wziął cię jako przedmiot, a tak nie pasuje. Yasuo. Wziąłbym wygodne łóżko, radio oraz zapas doskonałego jedzenia. Nice, Yone? Pierwszym przedmiotem byłaby zapalniczka, by rozpalić płomień naszej miłości. Drugim przedmiotem byłyby puzzle z 1000 kawałków, gdyby nam się nudziło. A trzecim przedmiotem byłyby lody ekipy na gorące dni. Jezus! Może być. Lody ekipy najważniejsze, nie? Ale myślę, że one by się mogły roztopić szybko. Dobra, Rakan. Zabrałbym pierwsze koc. Może się wydawać oczywistym i błahym wyborem, co prawda. Jednak wpatrywanie się w nocne niebo leżąc jest bardzo przyjemną rzeczą, tak? Zabrałbym również śpiewnik oraz książkę, by umilić ci wieczory, jak i podróż w krainę snów. Bardzo romantycznie. Panteon. Poradnik przetrwania, który przetrwać jak najdłużej. Duży zapas wody, żeby jak najdłużej przetrwać. Oraz jakąś książkę, żeby się nie nudziła. No i ostatni kandydat, Yone. Ja bym zabrał ze sobą zapalniczkę, żeby wiadomo, ogień rozpalić. Po drugie, śpiwór, tak żeby móc się przy tym ognisku przechillować na przykład. Po trzecie, myślę, że wziąłbym jakiś jacht, no bo ile można na bezludnej wyspie siedzieć. Sprytne obejście zasad. Jak ci podoba intelekt, Yone? Też mi się podoba, ciekawie jest. Po raz kolejny musisz podjąć trudną decyzję, kto spodobał ci się najmniej, kto odpadnie w tej rundzie.
No to odpada trash. Trash. Wybrał. Content. Tak, nie wybrał ani simpa, ani skina, on po prostu chciał robić content. I muszę szczerze powiedzieć, że mu się to udało. Mamy przed sobą rundę numer 4. I o pomysł na tą czwartą rundę zapytałem samą niewiastę. Na jej prośbę chciałem zapytać was o wasz najlepszy tekst na podryw. No ja bym powiedział, że wersonka jest jak ult od Lili, bo jest taka kojąca i uspokajająca. Wersonka, jak byś odpowiedziała na taki podryw? Nie wiem, jak bym odpowiedziała. Panteon, jakim tekstem podrywałbyś wersonkę? Koronka, przyciągasz mnie jak Ari swoim czarmem. No już dużo razy słyszałam taki tekst. Rakan. Wydałbym na ciebie 70 milionów i poniósłbym za to konsekwencje. Czy mamy do czynienia z Sasinem? Poniósłbym za to konsekwencje, halo. Aha, dobra, dobra, przepraszam. Kolejny Jone. Czy chcesz być Minecraft? Bez craft? O nie! Popsuło mi się coś w telefonie. Gdy wpisuję twoje imię, autokorekta zamienia je na olśniewająca dziewczyna. Dobra, no to myślę, że większość trafiła w target. Z kim się pożegnamy w tej rundzie? Pożegnamy się z Panteonem, ponieważ według mnie tekst nie był zbyt oryginalny, bo dużo razy już słyszałam. Smutne wieści myślę dla wszystkich kawalerów, którzy są w grze dla miłości. Snajper wybrał simpa. Czy masz coś do powiedzenia naszej niewieście? No trochę szkoda, że odpadą, ale za co zasady. Kolejna runda to myślę będzie hit, bo nazywa się piosenka. Od dawien dawna wiadomo, że muzyka jest językiem miłości. W piątej rundzie waszym zadaniem będzie zaśpiewanie piosenki dla naszej niewiasty. Pamiętajcie, że równie ważny będzie wybór piosenki, co samo wykonanie. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie. Podobało mi się. Słodka jak truskawki latem, a trzyma w łapie tylko kubek słonych łez. Skromna jak pole fiołkowe i to w ponury cień. Ej, chyba dzwoni kurier, tylko szkoda, że tym razem kwiaty wylądują w kuble. Dobrze wiem, co pani czuje, wiem, co pani czuje i chyba to rozumiem. Siedzisz ze mną gdzieś, pani z psem. Ja już wiem, że dałbym ci wszystko. Brawo! Jezus Chryste, ale mi nie wyszło. No hej kawerka, wpadłaś mi trochę w oko, są ta piosenka. Całkiem znam ten twój fame z TikToka, no bo subskrybuje mnie 50,5 robota. Ej, moje serce jest ciemne jak nocturn, więc proszę postaw tam swojego warda kotku, bo bez ciebie jestem jak rakan bez AI. Jak gdy ciebie widzę, to jak plan się we mnie pali. Ej, no i wiem, że mainuje Jone i wiem, że wiesz co mówią, Jone bije żonę, ale weź się nie martw, ja jestem jak poro i tylko swoim przeciwnikom ciągle robię oro. Ej, jesteś jak kata, ja jestem jak Karen, no bo tak mną zakręciłaś, że już nie chcę innych panien. Ej, będziesz jak Leona, ja to Diana, no bo tobie tylko dam mój pierścień do rana. Ej, będę jak Lucjan, a ty to Senna, no bo z tobą śmierć nie będzie permanentna. Ej, ty jesteś jak Ezreal, a ja to Zoe, bo na twoim punkcie już mi trochę się pierdoli. Ej, ej. Wow, że ktoś tu nie brał jeńców. Bardzo mi się podobało. Czas na wielką decyzję. Jesteśmy już coraz bliżej finału. W następnej rundzie będziemy mogli zobaczyć tylko i wyłącznie trzech kawalerów. Decyzja należy do ciebie. Jak mi się Jona podobała piosenka. Dobra, a kto odpada? To bardzo ładnie to śpiewali. Bardzo mi się podobało, ale odpada... Jasło. Ooooooo. Tomix wybrał simpa. Niestety, kolejny simp wyeliminowany. W rundzie numer 6 zadaniem kawalerów będzie przekonanie papy Hodo. To on podejmie w tej rundzie decyzję, kto odpada. Zacznijmy może od czerwonego Jone. Słucham, dlaczego mam cię przepuścić do finału? Po prostu musisz mi stary zaufać. Mam potężny plan na randkę. Będziesz żałował, jak mnie nie przepuścisz. Rakan, jak mnie przekonasz? Współpracowaliśmy już tyle czasu. Znamy się chyba dobrze już. Chyba możesz mi zaufać co do tego tematu. Ja
Ale się wjebam, to będzie mega trudna decyzja. Dobra, niebieski one. Cóż, Hodo, jak mam powiedzieć ci to? No, ty mnie tak znasz, może jeden dzień, no, ale ja już wiem, że dałbym ci wszystko. I choć oboje z nas to chłopcy, to myślę, że oboje chcielibyśmy być znani na starość. Chłop chciał mnie poderwać, ja nie wiem. Dobra, Wersonka, czy może masz kogoś, kogo na pewno chciałabyś, żeby był w finale? Ten Jona. Niech będzie, to jest w sumie twoje simczy skin. No i teraz drugi Jone i Rakan. Ja chyba zrobię coin flip, bo nie jestem w stanie podjąć decyzji. Lecimy. Jone, Tails, Rakan, Heads. Let's go. Heads! Do finału dostaje się Rakan. Jone wybrał... skina. Dobra, powiedz mi, jak miałeś plan na tą randkę? Nic nie powiem. No nie powiedz, proszę do, nie cię. Dostałem się do finału, nie. Nic nie powiem. Nara, teraz rzucę latarnię. No to o nie! W rundzie finałowej nasi kawalerowie odbędą randkę próbną z naszą niewiastą. Hej, hej. Miło mi, że jakoś przeszedłem tak dalej, pomimo mojego zepsutego strasznie śpiewu. Jeszcze raz za niego przepraszam. Nie musisz przepraszać. Mógłbym ci zaśpiewać jeszcze raz, jeśli oczywiście mnie wybierzesz, bo jakżeby inaczej. Lubi zwierzęta? Lubię zwierzęta. Ładne wilki mamy, akurat. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Też mi się podobają. Kolor mi bardzo odpowiada, nie wiem czy tobie. Są bardzo ładne. Jakie kolory lubisz? Farbujemy. Oj. Nie chciałam. Teraz będę płakał. Przemalowalibyśmy jakoś tego wilka. Czarny, bardzo ładny kolor. Czarny. O! Stop! Minęła minuta. No, to hejka, więc ja tak sobie w oczekiwaniu swojego maina rysuję na ziemniaku, no ale to nie oddaje tego, jak się w pełni do ciebie czuję. Widziałem, że tam jeszcze strzelałaś jakieś heady z operatora, myślę, że dla naszej dwójki zabijać wrogów pora. Przepraszam z nieudolne rymy, ale to, co chcę przekazać, to, że moglibyśmy może coś razem potykać sobie w międzyczasie, gdybyś miała ochotę. Nie wiem, jak się zapatrujesz na takie... I ciekawie. No to się cieszę, myślę, że możemy to zorganizować. Może że chciałbyś się poczęstować honeyfruitem, są bardzo dobre o tej porze roku. O, dziękuję. No i co, powiedz, jak się czujesz? Bardzo dobrze. Tak, lubisz mieć dużo adoratorów, którzy walczą o twoją uwagę? Czy lubię? Zawsze ciekawie jest w takich sytuacjach. No. Stop! To tak, ja może, żeby sprawić, żeby ta rozgrywka była trochę bardziej pikantna, zdradzę ci sekret. Spośród naszych dwóch kawalerów, jedna osoba wybrała skina, a jedna wybrała simpa. Czy już masz podjętą decyzję, czy jeszcze się zastanawiasz? Mam podjętą decyzję. Słuchamy twojej finalnej decyzji. Najbardziej mi się podobał... Jone. To teraz tak, zanim ja ci powiem, co wybrał Jone i co wybrał Rakan, Wersonka, pytanie dla ciebie. Czy ty wybierasz simpa, czy wybierasz skina? Ja wybieram... I teraz zdradzę ci ostatni sekret tej edycji. Dobra, jakbyś miała strzelić, co twoim zdaniem wybrał skina? I nawet jak miałem wybrał Rakan, bo Jone, patrząc po piosence i po randce, uważam, że on by wybrał simpa. Jone, powiedz, co wybrałeś. A muszę? Tak. No słuchaj, no ja sobie wybrałem skinka, no. O nie! To kucharz był simpem, to kucharz był tym, którego należało wybrać. To nie jest tak, że ja jestem materialistą jakimś. Nie, ty jesteś graczem Jony po prostu.